Kochani, dzisiaj mój mąż zrobił dla mnie ten foliaczek. To znaczy nie zrobił tego w jeden dzień, tylko w kilka dni. Zastanawialiśmy się, czy mamy kupić jakąś szklarnię, ale zgodnie z zasadami permakultury staramy się wykorzystać ten materiał, który mamy i kupować tylko wtedy, kiedy jest taka konieczność. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda, mi się bardzo podoba, z tych starych, drewnianych elementów. Naturalnie folię musieliśmy dokupić, ale to, co mi się podoba, że ja po prostu mogę tutaj przejść, nie schylając się, i że tutaj jest tyle miejsca, i że tu się unosi taki piękny zapach tej ziemi z kompostem, z obornikiem. Ona jest wysoka, więc tu jeszcze będę mogła sobie powiesić coś w donicach. Może spróbuję przekonać ogórki, żeby rosły w dół, a nie tylko w górę. Jest okienko. O, już tutaj widać, są ślady, więc koty musiały tutaj też grasować. No i teraz, co ja tutaj sobie posadzę? Więc tutaj mam 3 pomidory, więc te pomidory, myślę, że one powędrują tutaj. I że będą miały wystarczająco dużo miejsca. Jeszcze wezmę ten 3 pomidorek, bo to są, ten jest wysoki pomidor. To może skoro on jest wysoki, to pójdzie do środka. Ten jest faworyt i ten też jest wysoki. No dobrze. To niech one sobie będą wysokie. Są całe opruszone po cięciu drewna. Mamy tutaj karczochy. No, ta rozsada to już tyle się wycierpiała i była 3 razy w oczekiwaniu na tę folię przesadzana, więc za 2-3 dni wszystkie te żółte listki będę musiała usunąć. To może sobie karczochy tutaj posadzę w jakiejś takiej grupce, bo mam ich 5. Nie mam pojęcia, jak karczoch rośnie. Słyszałam tylko, że ma przepiękne kwiaty, więc on sobie może będzie tutaj, w tej sekcji. Tutaj mam jeszcze pomidorki karłowe, które też już biedaki takie tyle czekają w tych małych pojemniczkach. Ale a propos pojemniczków, to te kubki do kawy sprawdzają się naprawdę rewelacyjnie. Świetnie trzymają wilgoć. No i te pomidorki karłowe, może one znajdą swoje miejsce tutaj. Albo zobaczę jeszcze gdzie. No i tu mam jeszcze paprykę, która mam nadzieję, że teraz zacznie rosnąć. No i co teraz? I jeszcze mam tu mnóstwo miejsca, więc coś jeszcze będę dosadzać, coś będę przesadzać z donic, może właśnie pomidory jeszcze tu przesadzę, albo coś, okrę może tu posadzę, bo przecież okra bardzo lubi ciepło, więc chyba przesadzę tu okrę. No i oczywiście zrobię tutaj wyściółkę troszeczkę sałatową, bo mam też taką trochę wyrośniętą rozsadę. Być może się główki z tego nie zawiążą, ale to nic nie szkodzi. No dobrze, teraz to posadzę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu najpierw muszę zacząć od tego, żeby tym wszystkim pomidorkom usunąć wilki, ale te niepotrzebne gałązki usunę za 2-3 dni, wtedy kiedy ten pomidorek się dobrze tutaj w swoich warunkach poczuje. No i oczywiście przyniosę tyczki, więc bardzo mi się tu podoba. Bardzo. Lubię takie stare drewno. Według mnie jest to idealne. To się biorę do roboty. I tutaj jeszcze mam takiego pomidorka, którego przed chwilą dostałam od sąsiadki. To jest jakiś pomidor, który podobno ma granatowe pomidory.
ale nie takie jak w sklepie można kupić ciemne, tylko po prostu jakieś granatowe, więc też tutaj go gdzieś posadzę i zobaczymy, co z niego wyrośnie. Kochani, i prawie gotowe. Tu te skrzyneczki z ziemią zostały posadzone, położone na tej ziemi, która tutaj jest na trawie. To zostało wyłożone warstwą kartonu, cieniutką warstwą ziemi i na to laliśmy maksymalnie, ile tylko mogliśmy, wody. Odstępy między podlewaniem kartonu po to są konieczne, były konieczne po to, żeby ten karton nasiąkał i żeby on trzymał wilgoć i jednocześnie jest to przeszkoda dla roślin pionierskich. Później ziemia została uzupełniona, ziemia kompostowa, troszkę obornika, no i tak to teraz wygląda. No i ostatecznie tutaj mamy ogóreczki, które będą się piąć do góry. Między tymi ogóreczkami zaraz sobie zrobię rozsadę buraka. No i tutaj mamy te pomidory, które, o których mówiłam, wysokie, karczochy, mamy posadzoną resztkę rozsady sałaty, okra, przecież znalazłam jeszcze tutaj w skrzynce 4 okry, mam jeszcze więcej w domu, więc tutaj muszę je donieść, może w końcu ta okra się uda, bo przez ostatnie 2 lata się nie udawała. Chciała wydawać owoce, kiedy już u nas robiło się zimno. Okra, podobnie jak karczochy, karczochy podobno, a okra wiem, że ma przepiękne, przepiękne kwiaty. Mam nadzieję, że będziecie mogli to zobaczyć. Papryka słodka, czerwona, pomidorki karłowe. No i jeszcze zostało miejsca, dużo, dużo miejsca. A tutaj jest ten pomidorek granatowy. I wiecie co, ja tutaj zrobię zielnik, ponieważ my używamy dużo ziół śródziemnomorskich. Oregano, tymianek, bazylia, również ten do zupy, co się daje, jak on się nazywa? Magi takie. No, nie pamiętam. Lubczyk, o, lubczyk. I tutaj w te wszystkie miejsca między tymi dużymi roślinami, bo to są wszystko duże rośliny, karczochy, duże rośliny, okra jest dużą rośliną, więc między te przestrzenie na ziemi wolne posadzę mnóstwo ziół. No i oczywiście teraz będę niecierpliwie czekać na najbliższe koszenie trawnika, żeby zrobić ściółkę. No bo jak może być taka goła ziemia, prawda? Jest tu wspaniale ciepło. Musiałam się przebrać, jest tutaj przewiew, wszystko jest w porządku. Czyli ja teraz sobie robię rozsadę buractwa. Mm-hmm.